Cześć, witajcie w Wiedźminie 3. Dzisiaj pokażę wam dobre zakończenie dodatku Krew i Wino. Jeśli oglądaliście moją serię z tej gry, to pamiętacie, że na końcu miałem złe zakończenie. No ale obiecałem, że pokażę wam oba. Także teraz jesteśmy przed rozmową z Sianą i do tej pory wszystko było w ten sam sposób. Jeśli ktoś nie widział tej końcówki, to polecam zobaczyć właśnie te ostatnie 3 odcinki w sumie. Będziecie wiedzieć, o co chodzi. I teraz idziemy porozmawiać. Ale musimy to zrobić w inny sposób trochę. Zobaczycie, zobaczycie, rozmowa przebiegnie zupełnie inaczej. No i tu mamy tego strażnika. Stać! Spoko. Z drogi, muszę się pilnie zobaczyć z Sianą. W jakiej sprawie? Chcę z nią porozmawiać. To ważne. Rozmawiać, jedna opcja dialogowa będzie w sumie kluczowa. A nie z taką, co u księżnej pod kluczem siedzi. Bez rozkazu nie wpuszczę i już. Odkryłem ważne fakty w jej sprawie. Muszę to pilnie wyjaśnić. A, no to dobra. Wyście są. I tak samo, najlepiej iść do tego pucybuta i tam. To jesteście upoważnieni. Dowiedzieć się, kto jest piątą ofiarą, nie? Będę się tak samo. Bo jeśli w ogóle olejemy sobie te opcjonalne cele, to już jest na pewno złe zakończenie. To już sprawdzałem. To jest najszybsza droga do złego. Wiedźmin w ogóle olec sprawę. Osadzono. Zróbcie sobie chwilę przerwy. Byleby to nie za długa chwila była, bo to nieobyczajnie. I z tego co wiem, są tylko dwa główne zakończenia, ale później są jeszcze scenki inne, nie? Ale dobrze. Dobrze, dziękuję. Wstążeczka od Artoriusa spisała się wybornie. Wielka szkoda, że mi ją zabrano. Wiem, kim miała być piąta ofiara. Matko, to twoje węszenie jest chyba kompulsywne. Ja siedzę w więzieniu. Detlaf nie żyje. Może byś już odpuścił? Siana, przestań udawać, że ci wszystko jedno. Wiem, że to tylko poza. I zaczyna mnie to już naprawdę męczyć. Czemu chciałaś ją zabić? Taki świetny śledczy, a pytał rzeczy oczywiste. No, czemu, Geralt? Czemu? I teraz jest najważniejsza kwestia. Ja wybrałem tą drugą, chciałem ją trochę wkurzyć. Ale żeby mieć dobre zakończenie, to musimy wybrać opcję numer 3. Bo odwróciła się od ciebie, a potem wykreśliła cię z pamięci. Brawo, Geralt. Kolejna zagadka rozwiązana, a twoja niezdrowa ciekawość zaspokojona. Co teraz? Podzielisz się swoim odkryciem z Anną Henriettą? Jej życie nie jest już co prawda zagrożone, ale może dołożyć jakąś premię do nagrody. Pewnie się podzielę. Niekoniecznie ze względu na pieniądze. To czemu? Powinna wiedzieć, bo jeśli kiedyś cię uwolni, pewnie znowu spróbujesz ją zabić. Pewnie tak. Jak to zrobimy, to masakra. I teraz, a nie myślałeś, żeby jej wybaczyć? Nie chcę spoilować, ale zobaczycie, że to też ma wpływ. A może po prostu przestałabyś wreszcie rozpamiętywać swoje liczne krzywdy i jej wybaczyła, co? Czemu niby miałabym to zrobić? Ze względu na stare czasy. Kochałyście się przecież. Proszę cię, nie wiem, kto ci naopowiadał takich bzdur, ale czytałem dziennik waszej guwernantki. Bawiłyście się razem, byłyście nierozłączne. Anarietta pakowała cię czasem w kłopoty, owszem, ale też próbowała cię bronić. A kiedy miałaś koszmary, tylko ona potrafiła cię uspokoić. Wiesz, jak to jest. Czas potrafi wypaczyć wspomnienia, a potem w głowie zostaje tylko to, co było złe. To czemu się mnie wyrzekła, skoro mnie tak kochała? Co? Tu można chyba obie wybrać. Nie wiem, czy to ma wpływ. Siana. Ile ona miała lat, kiedy cię wygnano? 12? 13? Była dzieckiem. Co miała zrobić?
Dokonać zamachu stanu? Wykraść ojcu pieczęć i sfałszować twoje ułaskawienie? Była bezsilna. Zupełnie inna rozmowa, nie? Nie wyparła cię z pamięci dlatego, że byłaś jej obojętna. Tylko dlatego, że tak bardzo przeżyła twoje wygnanie. Zapomniała, bo tylko tak mogła poradzić sobie z bólem. Mówiłeś prawdę tam, w krainie tysiąca baśni. Naprawdę byś chciał, żeby ta historia dobrze się skończyła, co? Wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Idź już, Wiedźminie, bo jeszcze przepadnie ci ten medal. Szkoda by było. Bywaj, Siana. No i właśnie, ta rozmowa jest najważniejsza. I to się dobrze skończy. Jeśli widzicie ten film, to się dobrze skończy. Idziemy, nie? Na ceremonię. O, nie będę wam pokazywał tutaj ostatecznej scenki, tylko myślę, że do tego momentu, gdzie się zmienia. Chodźmy. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Teraz jeszcze będzie kwestia, czy w ogóle mówić Henriette o tym, kto jest piątą ofiarą. I tak samo Damienowi. Damien. Nie wiem, czy już jest dobrze wszystko? Najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Możemy zaczynać, a jeśli ktoś chce wiedzieć, co bym powiedział, to sprawdźcie właśnie to złe zakończenie. Już źle wyglądasz. A nie, już po prostu pójdziemy. No dobra. Możemy zaczynać. W porządku. Tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. Jeszcze wam pokażę też inną ścieżkę. Pamiętacie, jakby wybór między Orianą a Damienem? Też wam to pokażę. Tam będzie trochę questów innych. Ale to innym razem. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość, przybył Geralt z Rivii. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Ciekawe, czy tamta rozmowa wystarczy, czy tu jeszcze coś możemy zmienić? Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivii, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damien przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście wieczułek Sangreal. Wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? I właśnie.
Tu chyba nie będę tego mówił. No, nawet nie będę tego mówił. Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na boków, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże, to oczywiście zostanę. Proszę, długie to zakończenie uwagi. Ogólnie. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie de la Tour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. No powinno być dobrze, nie? Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno, dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Ciekawe, czy to też ma wpływ? A, tak powiemy. Sianna jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do Beauclairskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Sianno? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali, bo ja miałam odwagę być wolna. Ta wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty? Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Byłyście wtedy dziećmi. I jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja kurde, jeszcze nie wiadomo. Ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiła się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia. Ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stworzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. Nie, nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda.
prawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam. Przepraszam, siostrzyczko. Wybaczysz mi. Tak, udało się. Mamy dobre zakończenie. Zupełnie inaczej. No i dobrze, chyba tej scenki nie będę wam pokazywał z Regisem, bo ona będzie podobna, tylko parę dialogów pewnie się zmieni. Ale widzicie, jest różnica, nie? A za pierwszym razem takie złe. Chociaż to złe jest łatwiejsze do zrobienia. Złe jest naprawdę łatwiejsze do zrobienia. Na dobrym trzeba się natrudzić trochę. No ale dobrze. No tak. Gra kończy się w ten sam sposób. Tu mamy podobne dialogi nawet w tym zakończeniu. No i czas podsumować po raz drugi w sumie Wiedźmina. Jeśli ktoś chce wysłać moją opinię i ocenę, to zobaczcie sobie koniec serii. To jest 29 odcinek. Później są jeszcze bonusowe materiały. Ale tak, dobre zakończenie mamy i teraz będę pokazywał wam może jakieś ciekawostki. A zadania poboczne zrobimy sobie po tym, jak przejdziemy sobie tą ścieżkę Oriany. Bo tam pamiętacie, był taki wybór między Damianem a Orianą. I tam będzie trochę godzinek jeszcze innych, więc chciałbym to pokazać w pierwszej kolejności, bo to jest jakby fabuła. A zadania poboczne zrobimy sobie później i zrobimy sobie zlecenia i poszukiwania rynsztunków, różne rzeczy. Wyczyścimy po prostu wieśka na 100%. Bo nie ma co się żegnać jeszcze, to jest dopiero początek. Zostawiłem sobie specjalnie właśnie tyle zadań pobocznych, żeby tu jeszcze pograć. No ale jeszcze raz o grze, żeby powiedzieć. 10 na 10, nie? Wiecie dobrze. Dajcie znać, jak wy oceniacie, czy mieliście dobre zakończenie, czy złe. Bo ja za pierwszym razem miałem jednak złe, trzeba się tutaj ubić w pierś, że miałem złe. No niestety. Ale dobrze, jeszcze będą takie scenki końcowe po tym, jak tutaj się skończy te napisy. Będziemy mogli iść do Corvo Bianco i tam będą trzy różne scenki zależne od tego, jak skończyliśmy główną fabułę wieśka. To jest ciekawe. I jeszcze wam pokażę, co tam dostaliśmy w Corvo Bianco przy okazji. Także będzie jeszcze mnóstwo materiałów. Ale zakończenie o wiele lepsze. Inne nastroje. I fajnie, że są jak zwykle dwa wybory albo więcej. Chyba więcej zakończeń takich głównych nie ma, ale są później te scenki, tak jak mówię. Grze Wiedźmin naprawdę zajebisty. I dzięki jeszcze raz za oglądanie całej serii. Kto nie widział, to jeszcze zapraszam, można sobie zawsze nadrobić. Te filmiki oczywiście nie znikną z kanału. Także dzięki za oglądanie, jeśli wam się tutaj to zakończenie podobało, zostawcie łapkę i widzimy się w następnych materiałach. Grze. Do zobaczenia. Cześć.